etanol wykorzystywany był już w pierwszych silnikach spalinowych. Czy rzeczywiście jego niewielka zawartość we współczesnym paliwie jest tak straszna, jak informują o tym przeróżne media? Odpowiedź na to pytanie uzyskacie w tym materiale. Historia etanolu jako paliwa zaczyna się u początków istnienia samochodów, bo w latach 1824–1826, kiedy to amerykański wynalazca Samuel Mori eksperymentował z pierwszymi silnikami spalinowymi, napędzając je etanolem i terpentyną. Nieco później, bo w 1860 roku, Nikolaus Otto, ojciec silnika czterosłowego, również wykorzystał etanol w jednym ze swoich wynalazków. Jednak to dopiero Henry Ford w 1896 roku zrewolucjonizował motoryzację, prezentując światu swój pierwszy samochód – quadrocykl z dwucylindrowym silnikiem przystosowanym do zasilania czystym etanolem. To wydarzenie przesądziło o roli tego paliwa w historii napędu pojazdów, otwierając nowy rozdział w poszukiwaniu zrównoważonych źródeł energii dla przemysłu samochodowego. W latach 70. XX wieku, w związku z kryzysami energetycznymi i poszukiwaniem alternatywnych źródeł energii, rządy wielu krajów zaczęły wprowadzać programy dotacyjne i zachęty do produkcji biopaliw, w tym etanolu. Następnie w latach 90. i 2000. rozwijały się programy na rzecz zrównoważonego rozwoju, a etanol stał się ważnym elementem strategii energetycznych ze względu na jego potencjalnie mniejszy wpływ na środowisko w porównaniu do tradycyjnych paliw. Obecnie ciągle prowadzone są badania nad biopaliwami drugiej generacji, w tym technologiami produkcji etanolu z biomasy, które mają na celu zwiększenie efektywności produkcji i zminimalizowanie wpływu na uprawę roślin. Chodzi tu przede wszystkim o pozytywny bilans CO2, tak aby rośliny, które są wykorzystywane do produkcji biopaliw, pochłaniały więcej dwutlenku węgla niż to, co zostanie później wyprodukowane przez silniki naszych samochodów. Sprawa jest jednak bardzo złożona i jest to świetny temat na kolejny odcinek. Ale zanim przejdziemy dalej, tylko co 10. widz jest subskrybentem. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to subskrybuj ten kanał i zostaw lajka pod filmem, aby nie przegapić żadnego materiału. W ten sposób również odwdzięczasz się za wiele godzin poświęconych na przygotowanie tego materiału. Celem dzisiejszych zajęć będzie sprawdzenie bardzo ważnego tematu, który spędza sen z powiek wszystkim, czyli benzyna E10. Przejdźmy więc do clou tego odcinka, czyli jaki rzeczywisty wpływ na silnik ma nowe paliwo. Pierwszy pomiar wykazał jakieś tam różnice, ale resztę już później nie. Zacznijmy od podstaw. Benzyna z oznaczeniem E5 oznacza paliwo zawierające do 5% etanolu, a E10 oznacza paliwo zawierające maksymalnie 10% etanolu. Równie dobrze paliwo E10 może zawierać np. 6, 7 czy 8% etanolu. Dobrym przykładem jest paliwo E85, które sprzedawane na stacjach zawiera około 60 do 80% etanolu. Wszystko zależy od norm przyjętych w danym kraju, czy nawet w konkretnej rafinerii. Wartości te nie są oczywiście stałe i w sezonie jesienno-zimowym zawartość etanolu w paliwie będzie oczywiście w tym dolnym zakresie. No, benzyna E10 to jest coś takiego, że wyobraź sobie, że masz benzynę, masz litr benzyny, no i generalnie zabierasz 10% z tej benzyny i w to miejsce wkładasz coś, co się spali z tą benzyną, ale nie jest benzyną. Wypełniacz. To jest tak samo, jakbyś miał worek węgla kilogramowy, zabrał 10 deko z tego węgla i w to miejsce dał coś, co się spali, ale energii nie da tej porównywalnej. W rzeczywistości kaloryczność dla zwykłej benzyny E5 to około 31,6 MJ na litr, a kaloryczność etanolu wynosi około 21,2 MJ na litr. Etanol nie jest pustym wypełniaczem. Po prostu, żeby zastąpić daną ilość benzyny etanolem, musimy go dać 1,5 raza więcej. Zakładając, że E10 zawiera około 7% etanolu, to ta wartość energetyczna wynosi około 30,9 MJ na litr. Czyli żeby uzyskać taką samą moc z litra, sterownik silnika będzie musiał dolać nieco ponad 2% dodatkowego paliwa. To są jednak tak marginalne wartości, że naprawdę różnica w spalaniu będzie nieodczuwalna. Nawet jeśli posiadacie samochód, który pali wam 20 litrów na 100 km, to i tak tej wartości rzędu pół litra raczej nie zauważycie. Dopiero jak to się spali, stężenie jest istotne. Okej. To takie stężenie, czyli dopiero od 30% zaczynają się te super właściwości antystukowe tego paliwa. Tak 25 to jest ten minimum, które zaczyna dopiero działać przeciwstukowo w paliwie. Okay. To tyle, co jest teraz, nie daje absolutnie nic, nie jest to w żadnym wypadku paliwo sportowe i nie można w ogóle spodziewać się, że ono będzie w jakiś sposób poprawiać osiągi. Etanol w dużym stężeniu ma również swoje minusy. Może powodować korozję metalowych elementów układu paliwowego oraz degradację gumowych uszczelnień i powodować, że plastikowe elementy stracą swoją elastyczność. Jest także hygroskopijny, co może skutkować pojawieniem się wody w zbiorniku paliwa. Ponadto etanol ma praktycznie znikome właściwości smarujące, przyspieszając wycieranie się gładzi cylindrów. Nie powinniśmy się jednak bać nowego paliwa. Mówimy tu o niewielkim stężeniu etanolu, więc wspomniane minusy są raczej pomijalne. No dobrze. Ale niektórzy zapytają, po co w takim razie w tuningu stosuje się paliwo E85 lub nawet czysty etanol? Powodów jest kilka. Po pierwsze, wyższa liczba oktanowa, która dla czystego etanolu wynosi 108 oktanów, a dla E85 około 100 oktanów. Jeśli zwiększymy w silniku stopień sprężania, to pozwoli nam to zwiększyć sprawność silnika, ale ryzykujemy przy tym, że dojdzie do spalania stukowego. A więcej oktanów to wyższa odporność na spalanie stukowe. Po drugie, podnoszenie stopnia sprężania oznacza wyższą temperaturę gazów wylotowych. Zbyt wysokie EGT może niekorzystnie wpływać na pracę turbiny, a nawet prowadzić do jej uszkodzenia. Spalanie etanolu generuje mniej ciepła w stosunku do czystej benzyny, co przekłada się na lepsze chłodzenie cylindrów i niższe EGT. I po trzecie, etanol po prostu zawiera więcej tlenu, co dodatkowo sprzyja większej efektywności spalania. Jest to jednak okupione koniecznością wymiany układu paliwowego na wydajniejszy, co generuje dodatkowe koszty. Aby uzyskać taką samą moc z etanolu, musi być on około 1,5 raza wydajniejszy od fabrycznego, a w przypadku chęci osiągnięcia większej mocy, wydajność układu musi być nawet dwukrotnie wyższa. Dwa, dwa, trzy, dwa, dwa, jeden, dwa, dwa, dwa. No teraz mamy wszystkie trzy razem. Aha. No ale tak z daleka to już praktycznie można powiedzieć, że to jest... Zlewa się w jedno. No. To czekaj, jeszcze pokażmy logi, bo trzeciego loga nie pokazywaliśmy. No pół konia różnicy, moment jest ten sam, tu gdzieś minimalnie, widzisz, on się sam sztuczna inteligencja AI w TSI i w TSI AI zadziałało i generalnie po trzech przejazdach wyrównało już teren, już nie ma różnicy żadnej. Czyli nie jest to kość w śmietanie, E10 nie jest kością w śmietanie. Ani nóż w wodzie. Ani nóż w wodzie. W teście przeprowadzonym przez Kiwiego możemy zauważyć, że sterownik silnika bardzo szybko wprowadza odpowiednie korekty dla nowego paliwa, uzyskując taką samą moc jak na benzynie E5. Co prawda, Golf w teście nie jest doskonałym przykładem reprezentującym 20-letnie auta. Nie, Golfa kombi każdy by chciał mieć. Ale nawet w tych starszych, posiadających sterownik, różnica w mocy powinna być niezauważalna. Prawdę mówiąc, nawet do poczciwego maluszka można wlać E10. Po prostu straci się może ze 2 konie mocy, bo jednak paliwo E10 daje mniej energii i maluszek sam się nie dostroi, ale silnik od tego nie wybuchnie. I to wszystko w tym temacie. Do usłyszenia. Cześć. Które paliwo byś lał na stacji? No wynika, że E10. No tak. Ale to nie ma, ogólnie nie ma znaczenia.